Dzień dobry, witamy Państwa. Niebawem w Krakowie wielki koncert Kraków czuje bluesa. Z tej okazji powspominamy trochę o początkach, o tych pionierskich latach w polskim, a szczególnie krakowskim bluesie. Moim gościem jest Jacek Chruściński, znakomity muzyk, a jesteśmy w sali Fontanny w klubie dziennikarza dzięki uprzejmości Biblioteki Kraków. Jacku, ty grywasz już od dawna bluesa. Powiedz może ty zacznij, jak to się zaczęło, twoje początki. O, moje początki bluesowe, oczywiście jak w przypadku każdego muzyka, to najpierw było słuchanie. Słuchałem oczywiście bluesmenów zachodnich, głównie brytyjskich, bo to do nas docierało Britrock i ten brytyjski blues, a więc Clapton, Mayo i tak dalej. Ale słuchałem też amerykańskich, gdzieś się udało podsłuchać, pamiętasz, Radio Luxembourg. Się słuchało po nocach, wysłuchiwało, co oni tam śpiewają, co oni grają. No w tym okresie, w 60-tych latach już i Stonesi, Animalsi grali, tak dzisiaj byśmy powiedzieli, covery, czyli standardy muzyki bluesowej. No i w Polsce grali starsi koledzy. No oczywiście należałoby wspomnieć Tadeusza Nalepę, o którym wszyscy mówią, że ojciec polskiego bluesa, na pewno wielkie, wielkie zasługi, ale przed nim byli też. Może pogadajmy o tym, co było przed Tadeuszem Nalepą, później o Nalepie. Zresztą, szczerze mówiąc, ja się, mogę powiedzieć, wychowałem na muzyce zespołu. Oczywiście. Blackout, później Breakout, dlatego że ja pochodzę z tamtych okolic, gdzie wtedy grasował Nalepa. Jego początki to był klub Łącznościowca w Rzeszowie, tam. W mieście Kruczka, tak. Wtedy grywano pierwsze kawałki jeszcze ze Stanisławem Luskiem, późniejszym Stanem Borysem, z Mirą Kubasińską, kiedy istniała grupa Blackout. Pamiętasz taki protest, są te bomby lecą w Wietnamie. Pamiętasz inny protest, są Pozwólcie nam żyć, który rozpoczynał pierwszą płytę zespołu Blackout. Ale wracając do Krakowa, bo Nalepę w Krakowie zobaczyłem znacznie później, wracając do Krakowa. Przyznam się, że dla mnie było szokujące spotkanie z bluesem w Krakowie. Kiedy pierwszy raz usłyszałem te nutki, wyobraź sobie, że ja pierwszy raz te nutki usłyszałem w piwnicy pod Baranami. Poszedłem do piwnicy pod Baranami, Piotr Skrzynecki, Wiesław Dymny, jeszcze wtedy Ewa Demarczyk, Mieczysław Święcicki. No, legendy polskiego kabaretu. I kiedy kabaret się skończył, Piotr Skrzynecki powiedział: a teraz tutaj wystąpi jeszcze jeden artysta, ale on zaśpiewa i zagra całkowicie na własną odpowiedzialność. Jak Państwo macie ochotę, to zostańcie. Ja zostałem i to był dla mnie szok. Ten facet nazywał się Paweł Ustafil, wyszedł, długo włosy, z gitarą akustyczną, z harmonijką i usłyszałem Roberta Johnsona i usłyszałem Dixona i w ogóle no, całą Deltę. Paweł to był fenomen. Paweł śpiewał prawdziwego bluesa z Delty. Śpiewał naprawdę autentyczne nuty, tak jak oni to śpiewają, muzyli. Był dla mnie no, zjawiskowy. Ja pamiętam, wiele razy zdarzało mi się z nim dzielić scenę, to znaczy albo występował przed zespołem, którym ja grałem, czy ja przed nim. Ale też zagraliśmy parę razy koncertu. Paweł miał taki okres, że próbował zmontować zespół. Wiem, że z Jakiem Knatowiczem działał coś. Nawet w dniu urodzin mojego syna grałem z Wawelami w Krośnie, a występ Waweli supportował, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Paweł Ostatni. No właśnie, to jest przedziwna rzecz, bo nagle do tej piwnicy zacząłem chodzić także z innego powodu, także z bluesowego powodu. Czekałem, kiedyś skończy się kabaret, żeby posłuchać Ostafila. Nieraz bywało tak, że nie było Ostafila, ale przychodziła grupa Osja. Przychodziła grupa Osjan z Jackiem Ostaszewskim, Hołujem i tak dalej. I to też było fantastyczne, choć trochę inne, całkowicie inna muzyka. Ale powiedziałeś Jan Chnatowicz. I znowu zaskoczenie. Jan Chnatowicz, który jest skojarzony z grupą Pod Budą, z Anną Tretę. Tak. To, że tak powiem, rodzinny z czołowych gitarzystów Martyny Jakubowicz. Ale rzeczywiście, zresztą Janek fantastycznie gra bluesa i jest bardzo, bardzo osłuchany i siedzi w tej muzyce po uszy. Wierz mi, bo mam z nim cały czas kontakt. Natomiast no, grał przez parę lat, już nie wiem, nie pamiętam ile, zaczął w takim składzie krakowskim Martyna zrobiła elektryczny zespół.
I fascynowało ją to, że Chnatowicz gra pod Knopflera troszkę te frazy. I tam grał na bębnach Andrzej Popiel, czyli Puntek, tutaj nasz krakowski perkusista, znany bardziej z jazzu tradycyjnego, a na basie Wojtek Bobrowski. No późniejszy Mr. Bobrowski, za wcześniej chwilę nieuwagi. No i właśnie Janek Chnatowicz na gitarze. Świetny skład, świetna tam fotografa, ale jakoś, no zresztą Martynie składy przeróżne były zawsze bardzo, bardzo ciekawe. Łącznie z tymi młodymi typu Mazi czy Jasiu Gałach, to przecież też świetna płyta nagrana przez nich. Ale jeszcze wrócę do tamtych czasów właśnie Pawła Astafira w Piwnicy pod Balonami. To tak sobie uzmysłowiłem, że muzykę bluesową dało się słyszeć także w wielu piosenkach, utworach ówczesnych grup tak zwanych beatbeatowych, bo tak wtedy o tym się mówiło. I przypomniałem sobie taką grupę Szwagry, gdzie kierownikiem artystycznym, tekściarzem, tłumaczem był Wiesław Dymny, Filar Piwnicy pod Balonami. Oni śpiewali w tłumaczeniu Dymnego piosenki Beatlesów, prawda? Tak. Wesele. Gdy zmęczeni wracamy z tłum. A tu jest największy numer, bo Dymny uchodzi za jednego z najlepszych tłumaczy piosenek Beatlesów, a Dymny nie znał angielskiego. Tak, ale to jest w ogóle fenomen. Zresztą te teksty niewiele miały wspólnego z oryginałami. Natomiast fantastycznie czuł frazę i fantastycznie prowadził linię języka, prozodię fachowo rzecz nazywając, języka w odniesieniu do linii melodycznej. No, te Szwagry pierwsze, drugie, tam składów było kilkanaście, tam się przewinęli najwybitniejsi muzycy, którzy potem szli prosto do Niemena. Sztyc, Iżeński, Sekcja Lenta, Tadeusz, basista, Gogosz, Tadeusz Gogosz, tak, akwarele później Benny Bem zakładał. Michalak nagrał na pulsarnie swego czasu. Helmuter na bębnach, no tam naprawdę wielu, wielu muzyków się przewinął. Czesiu Dłożański przez krótki czas, nieżyjący. I też tam były takie bluesowe, rydem bluesowe nutki, prawda? Zresztą w ogóle w tamtych czasach, ja tak pamiętam, że no, każdy chciał grać w jakimś zespole, każdy grał w jakimś zespole. Sam miałem taką przyjemność, że znałem cztery chwyty, tak zwaną pętlę wieszczacką, więc już... A wtedy wszyscy grali Dom Schodzącego Słońca, to było... Ale początek, elementarz gitarzysty. Elementarz gitarzysty, ale bluesowe granie uchodziło za takie no, progresywne granie, za awangardę pewno. Ale tak się to pojmowało. Wbrew pozorom nie było w żaden sposób bojkotowane ani przez władzę, ani przez publiczność. Wprost przeciwnie, grupy, które grały, miały swoje repertuarze, powiedziałeś, grupy popowe, czyli około rock'n'rollowe, beatowe, jak się wówczas mówiło, mieli w repertuarze utwory stricte bluesowe, chociażby wspomniani przez ciebie wcześniej Polanie. Oczywiście. Niebiesko-czarny. Przyszedł do mnie blues, słynny utwór Wojciecha Kordy, czy jeszcze wcześniej Stary Las był taki też taki. Nie pamiętam. Taki bluesowy kawałek na jednej z pierwszych płyt Niebiesko-czarnych. Zarówno Podgajny, jak i Popłaski słuchali bluesa, ale zresztą też muzycy z Krakowa, przynajmniej Podgajny. Tam też grali Krakusy i przecież i Benek Radecki, i Dobrowski na bębnach później. No to ale skoro mówimy jeszcze o krakowskich zespołach, to ja jeszcze dostrzegam te takie no, bluesowe naleciałości w zespole Jumble oczywiście. No, Andrzej Załucha. Andrzej Załucha fenomenalnie śpiewał bluesa, fenomenalnie. Nie pamiętam koncertu, byłem na nim obecny, ale nie pamiętam w ogóle. To była osiemnastka, znaczy dokładnie studniówka mojego brata w liceum numer 8. I tam zagrały Jumble. Mam z tego koncertu zdjęcia, gdzie Marian Pawli gra na defilu ręcznie malowanym przez Tomka Hołuja. Zresztą oczywiście no, Chorwat, chyba Benek, nie widać na zdjęciach, czy to Benek, czy Bezucha. I Andrzej śpiewał standardy. Oni jeszcze wtedy nie mieli własnego repertuaru. W pewnym momencie wtargnęła na salę pani od matematyki z okrzykiem, zapaliła światło z okrzykiem, muszę zobaczyć tego Niełka za uchę. I przerwała zabawę młodzieży. Pominę nazwisko tej pani. Natomiast, no... Pamiętam zawsze takie dowcipne zapowiedzi, że w zespole gra za ucha i bez ucha. Tak. Natomiast wspomniałeś o blackoutach. Ja pamiętam w 1968 roku poszedłem z rodzicami na koncert z okazji Dnia Budowlańca w
Chwaliwiskły, wręczano krzyże, a tam zasługi i tym podobne, sztandary pracy i tak dalej. Czysto komunistyczne święto. Wszyscy inżynierowie z całego Krakowa spędzeni, mój ojciec również. No i nagle na scenie pojawiła się grupa Breakout. I zaczęli śpiewać "Gdybyś kochał, hej". Młodzież zaczęła gwizdać, skakiwać na krzesła, zrobiła się karebelia. Ormowcy byli przerażeni. Moja matka stwierdziła, że wokalistka rzuca się jak małpa w klatce. Część publiczności była oburzona. A ja byłem zachwycony, bo naprawdę grali super, super rockowo. No tak, super rockowo. Jeszcze powiedziałbym z pewnymi jazzowymi naleciałościami. Przecież to były czasy pierwszej płyty zespołu Breakout, tak. Kiedy Włodzimierz Nachorny, fantastyczne solo na flecie w Poszłabym Zatoczu. Oczywiście, to płyta na przykład... Czy na drugim brzegu tęczy i chyba najlepsze saksofonowe solo w dziejach polskiego rocka. Chcieliśmy kiedyś z Jarkiem Sokołem namówić pana Nachornego, żeby zagrał nam w ramach Krakowczyka Bluesa właśnie w tym utworze i żeby zagrał solo, ale oświadczył, że od wielu lat nie wolno mu grać na saksofonie z przyczyn zdrowotnych. A na pianku plunkasz, to tam nie będzie, bo to nie pasuje. A jeżeli byśmy tak sięgnęli jeszcze do tej prehistorii bluesa w Krakowie, jaki według ciebie był pierwszy taki na stricte bluesowy zespół w Krakowie? Jak ty to... No, ja się muszę tutaj podeprzeć zeznaniami starszych kolegów. Opowiadali mi koledzy już nieżyjący, Przemek Gwoździowski, pierwszy kierownik muzyczny Czerwono-Czarnych i pierwszy kierownik Niebiesko-Czarnych pod Gajny, twierdzili, że w Nowej Hucie działał zespół, który nazywał się Kolorowy Jazz w 59 roku i grali bluesa. Grali standardy bluesowe z jakichś amerykańskich płyt. Ktoś miał dostęp, rodzina widocznie. Oni to ściągali, podsłuchiwali, pod Gajny spisywał. No i autentycznie grali najbardziej oryginalnego bluesa. 59 rok, długo przed Blackoutami. Tak, ale to są ogólnie nieraz takie odkrycia, do których się dochodzi jakby po latach, kiedy już wszystko sobie w głowie poukładamy, usystematyzujemy. Ja pamiętam, że jeden z pierwszych koncertów, kiedy przyjechałem do Krakowa, jak dostałem się na studia, który zrobił na mnie nieprawdopodobne wrażenie, to był koncert w klubie pod ręką zespołu Strój Jana. No, proszę. Strój Jana, coś fantastycznego, dwóch pedałujących facetów, którzy po prostu pedałowali po to, żeby za pomocą dynama wprawić w ruch stroboskopowe lampy i w ogóle jakaś... Ja sobie uświadomiłem potem, że po pierwsze, to chyba pierwszy psychedeliczny zespół, a na pewno pierwszy punkowy zespół w tym kraju. Oni już wtedy grali punkową muzykę. Psychodelia pełna i myśmy też. Dokładnie, myśmy dopiero później zaczęli mówić właśnie, że happeningi, że performanse. Oni już wtedy to zrobili, na przykład na 60. i 70. tak samo. Niestety to szybko się rozpadli, szybko się... To jest coś takiego, że myśmy słuchali tamtej muzyki, nie myśleliśmy tak, o, słucham bluesa, czy słucham rytm bluesa. Potem żeśmy sobie to nazwali. Dochodzimy do takich wniosków, jak kiedyś pan Jourdain, bohater mieszczanina, szlachcicem Moliera, doszedł do wniosku, że mówi prosą i się bardzo z tego powodu ucieszy. Myśmy tym głosem nasiąkali od dawna. Nie szufladkowaliśmy, nie mieliśmy może nawet świadomości, jak na ile to jest bluesowe. Po prostu słuchaliśmy takiej muzy, jaka nam się podobała. A że byliśmy młodzi, byliśmy pokoleniem wzrastającym w tej, no przecież mieliśmy już dostęp do płyt zachodu, wspomniane Radio Luxemburg i po pierwsze audycje takie radiowe, które przemycały, nie wiem, czy pamiętasz, że nawet kiedyś... Muzyka i aktualność. Chociażby, prawda? Albo audycje Lucjana Kedryńskiego. Radio Piosenek. Prawda? Ile można tam było wysłyszeć genialnej muzyki. Oczywiście. A potem powstało Studio Rytm. Tak. To już pograniczny. To już tak. Tak. Kaczkowski, pograniczny, prawda? I wtedy jeszcze Kaczyński. I też to jest przeciwna rzecz. Rozgłośnia harcerska. Prawda. Rozgłośnia harcerska. Coś nieprawdopodobnego, rozgłośnia harcerska. Nagrywało się na te zetki jakieś, więc tam szpulówki, pierwsze jakieś usłyszane utwory. Oczywiście. Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem Cream, który nadał właśnie Marek Gaszyński. Piosenkę pod tym I Feel Free. To podobno głównym kompozytorem głównym był Ginger Baker, który zmarł niedawno.
No to byłem w takim szoku, że naprawdę nie mogłem spać. To ciężko uwierzyć dzisiaj może młodym ludziom, ale ja mi się to ja miałem taką przygodę z piosenką Paranoid, którą nagrałem z rozgłośni harcerskiej. Słabe to było słychać, było na mnie wrażenie, a to była piosenka, która królowała na liście przez wiele tygodni, liście przeboju rozgłośni harcerskiej. No. Na szczęście nikt wśród harcerzy nie wiedział, o czym śpiewają. Ale takie to były czasy, że jakby, i to jest bardzo cenne, co powiedziałeś, że to nieważne, jak to się nazywało, ale po prostu nam się ta muzyka podobała, myśmy tą muzykę czuli, myśmy rozpoznawali te nutki, było to nam niezwykle bliskie i nieważne było, czy to nadawała rozgłośnia harcerska, czy to program Pierwszy Polskiej Radio, to nie było istotne. Nie wiem, czy wspomniałeś już, czy pamiętasz, o zespołach, które może nie zrobiły kariery, bo i szwagry przecież się też do końca tak nie przebiły, ale w Krakowie istniało wiele znakomitych zespołów muzycznych, instrumentalnych, powiedziałbym raczej. Zespołów instrumentalnych, które grały muzykę no, zachodnią, naśladowani najpierw Shadowsów, potem Animalsów. W pierwszej fazie polskiego big beatu najczęściej grano covery, najczęściej grano muzykę zachodnią. Potem rzucono hasło Polska Młodzież Śpiewa Polskie Piosenki. Tak, ale to była taka później, folkowa fala, tak, która nastała, ale kiedy gdzieś tam odkurzymy stare magnetofony... Dużo przed czerwonymi gitarami, dużo przed no to, co przecież były zespoły, które właśnie grały tak no, w standardy, covery. No, tutaj, w Warszawie to wiadomo, Pesymiści, Dzikusy, tak. Ale w Krakowie chyba są najlepszym tutaj, do tej pory po prostu tego się znakomicie słucha. Zresztą cały czas się jakby powtarza to, że kiedy pewien zespół zachodu przyjechał, a Polanie z nim grali, to pozostawił masę taśm, które później sobie mogli. No ale tak byli inni muzycy, bo przecież Puławski, Iwander, Nebeski, Pawlik, to naprawdę wybitni muzycy. Nic dziwnego, że ta kapela osiągała takie szczyty popularności. Ale wcześniej tu w Krakowie działały zespoły kompletnie nieznane. Telstar na przykład. Ryszardy. Tak, Ryszardy. Telstar grał, pamiętam, bo ja mieszkałem już wtedy na osiedlu oficerskim i mój brat tam chadzał i matka mnie często wysyłała gdzieś tam koło 11 czy pół 11, żeby natychmiast brata przyprowadzić do domu. Bo jak nie, to będzie miał posprzątane. No i musiałem tam leźć, prosić na bramie, żeby przekazali, żeby zawołali i tak dalej. Mój brat wracał pokornie do domu, a na scenie królował Telstar, w którym śpiewał Andrzej Załucha. Mam do dzisiaj takie zdjęcie Andrzeja właśnie z chłopakami tam, z Gajcem, z Buratowskim, z Kadłuczką. A na pierwszym planie stoi Andrzej Załucha w jeansach, jedyny. Bo dostał od matki z Francji prawdziwe dzieńsy. Albo śpiewał, albo grał na perkusji, otrzymał. Tak, oczywiście, Andrzej był bardzo talentowany, świetnie grał na saksofonie też. Nauczył się grać sam, najpierw na tenorze, potem grał też na alcie. No ale oprócz tego ten stary był zespół Krak 5. Nie wiem, czy znałeś taką kapelę. Oni się rozpadli szybko na początku lat 60. działali, powiedzmy tak do końca 60. Liderem, gitarzystą był Jacek Mastykarz. Późniejszy realizator wybitnych albumów. Tak. Te płyty Kaczmarskiego wszystkie chyba. A w ogóle jeszcze była jedna ciekawa rzecz. Jak ja sobie przypominam koncerty z tamtych lat. Myśmy te zespoły znali głównie z płyt albo z nagrań, które były emitowane w radiu. I nagle idziemy na koncert i owszem, słyszę te piosenki, które znam, ale nagle jakieś olśnienie. Bo słyszę kawałki, których nie znam z naszego radia. Te zespoły grały masę coverów zagranicznych. Jestem na niebiesko-czarnych i po odśpiewaniu, że tak powiem, znanych kawałków nagle, Jimi Hendrix, Respekt, Aretha Franklin, po prostu oni realizowali swoje fascynacje. Podgajny zawsze był pod niesamowitym wrażeniem Hendrixa i usiłował grać taką muzykę. Lepiej lub gorzej, nie oceniajmy, ale był na pewno prekursorem, absolutnym prekursorem. To samo zresztą czerwono-czarnych w późniejszych składach, oni tam próbowali różne właśnie style naśladować. Tego nie nagrywano, ale jakby polskie radio czy polskie nagrania sobie nie życzyły, Polska Młodzież Świata czy Krakowski, ale na koncertach można było tych rzeczy posłuchać. Ja pamiętam koncert niebiesko-czarnych, początek 70. lat, na Błoniach. No i grali psychodelik, prawdziwy odlotowy rok.
Janusz Popławski zdjął koszulę rozebrany do pasa. Było piękne lato, scena na środku Błoń, Święto Gazety Krakowskiej chyba, czy coś takiego, albo 22 lipca być może. I Popławski rozebrany do pasa grał na przestędze solówki 10-minutowe. No szok w ogóle, wszyscy, nikt nie wiedział o co chodzi, bo wszyscy słuchali tego radia. Tam solóweczka miała tam 3 sekundy, 10 sekund, koniec, a tu nagle taki. A skoro o niebieskoszanych mówimy, to ja sobie przypominam koncert, który zrobił na mnie wielkie wrażenie. W Domu Żołnierza, w tej chwili, w tym miejscu jest Opera Krakowska. Tak, tak. Byłem na rock-operze Naga. Coś niesamowitego. Abaj Pawlik na basie, Janusz Koman, aranżer i Dęciaków i drugi... Wtedy jeszcze sam Borys gościnnie z nim. Tak, tam się przewinęło. I naga dziewczyna na scenie. To skandal. W Domu Żołnierza. W Domu Żołnierza. W domu, gdzie żołnierze powinni słuchać piosenek z Kołobrzegu raczej. Tak. Nawiasem mówiąc, wcześniej ujeżdżalnia koni. Tak, tak, tak. Oczywiście, no tam zresztą długie lata te budynki się zachowały, niestety okropna nowo wybudowana opera i operetka pochłonęła te stare, zabytkowe budynki. Podobno ten okrągle, który był tam z tyłu, gdzie kiedyś była też druga część ujeżdżalni, gdzieś został przeniesiony do jakiegoś kurortu, ale nie wiem dokładnie. Jeszcze był jeden klub, nie wiem czy pamiętasz, niedaleko, kawałek bardziej w stronę centrum, Szopa na Rakowickiej. Tak, i tam, gdzie teraz powstaje Muzeum Fotografii, dokładnie tam były takie baraki. Szopy nie pamiętam, pamiętam tylko Sopę, która była w Zakopanem i Panna Mysłowskie z góralami. To już dużo później. To dużo. Ale w Szopie grał świetny gitarzysta krakowski Bogdan Dmochowski, później autor, właściciel aparatury nagłośnieniowej, który grał zresztą w Wawelach. Bardzo dobry gitarzysta. Tam zresztą dużo gitarzystów wybitnych się przewinęło, bo grali właśnie covery. Wcześniej Shadowsów, a później no, Hendrixy. No tak. To był czas. A pierwszy zespół taki stricte bluesowy, w którym ty zagrałeś, to co to było? Oczywiście Monkey Business. Monkey Business. Pierwsze Monkey Business założyli moi koledzy na Akademii Ekonomicznej w klubie Grota. Nie ma tego klubu, nie ma tego budynku, bo tam jest teraz dwupasmowa ulica Lubomirskiego. Obok tych budynków, które się zachowały, był ośrodek zdrowia. Tak przełączką się przechodziło, stał obok budynek ośrodka zdrowia, a w piwnicach tego ośrodka zdrowia był klub Grota. Tam zresztą w 60. latach i 70. miał próby zespół Wawel. Tam zaczynał swoją karierę Janek Wojtak z kolegami. A wiele lat później, no nie tak wiele, w 80. chyba pierwszym roku, tak, tak, już w stanie wojennym, czyli albo 81, koniec, albo 82. Tam działał zespół Monkey Business, założony przez Mariana Sołtysa, Wojtka Misiaczka i Ryśka Philipsa. Richard Philips, tak się nazywał, jego ojciec był Holendrem. No niestety nie był właścicielem patentu na magnetofony kasetowe, zresztą nie zrobiliśmy takiej kariery, na jaką zasługiwaliśmy. Wciągnęli mnie tam koledzy po pewnym czasie, gdzieś po pół roku działalności dołączyłem do nich. I no, paru się zmieniło, kolegów przyszedł tam Benek Radecki, słynny Jumble, i dołączył do nas Wojtek Grobosz, i na Dęciaka grywał Janusz Muniak. Zmieniliśmy trochę skład, a perkusista Radecki namówił mnie, żeby zmienić również wokalistę i gitarzystę, bo już są zacieńcy, no i przyszedł taki Pocieszyński. Mój sąsiad. Tak, twój sąsiad, który wcześniej grał w zespole The Cooks, dowodzony przez Kazia Dobrowolskiego, no i tak poznałem twojego sąsiada. No i los nas. Ale to już temat na następną opowieść, czyli która się rozpocznie od dworku Białoprądnickiego i Białucha River. O, to były meetingi. Baby, you got that motorway.
Chciałbym to powiedzieć. Kasiu, a co teraz zagramy? Ten utwór się nazywa You Can Judge Book by Looking at the Cover. To jest kompozycja Hendricksona. Chciałbym pozwolić, że zanim zaśpiewasz, chciałem przywitać spóźnionego, niestety z przyczyn pracy zawodowej, obowiązków służbowych, pana przewodniczącego pierwszej dzielnicy. Rada Dzielnicy jest sponsorem, jednym z wybitnych sponsorów dzisiejszego koncertu, a więc drodzy Państwo, podziękujmy. Pan Bogusław Krzeczkowski, wielkie brawa do pana przewodniczącego. Ja mam pytanie do ciebie. Czy zaśpiewasz coś z nami może? Aha, nie śpiewasz na to. Tylko po sutych bankietach. Dobra, wybaczam. Okej, w takim razie Kasiu, rządź dalej. No to z powrotem z LA do Chicago. You can judge book by looking at the cover. Thank you.
Pozdrawiamy z całej klasy. Życzę robota! Kazimierz Dobrowolski!